Siemanko, ja jestem Piotr Kobiałka, a to są Razer Krakany 7.1 V2, znaczy druga ewolucja. Zaczynamy unboxing. Mamy tu słuchawki, są to słuchawki drugiej generacji, pierwszej generacji były troszkę tak jakby smuklejsze. Koszt tych słuchawek to jest, ja kupiłem je w Wielkiej Brytanii, bo mieszkam w Wielkiej Brytanii, 99 funtów. Na Polskę to by było około 500 zł, zależy jak ten funt śmiga. W pudełku ładnie wyglądających, jak to zawsze Razer, znajdziemy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi raczej na nic niepotrzebna i ładnie zapakowane słuchaweczki. To też nie jest potrzebne. Bardzo takie masywne, ładnie wykonane słuchaweczki z oplotem. Mocnym takim, przynajmniej się tak zdaje, że to jest mocny kabel. Już kiedyś miałem taki oplot i one nie były tak mocne, jak to się zdawały. Są to słuchaweczki na USB. Tak one wyglądają na uszach, z prawej strony, z lewej strony są bardzo wygodne. Mikrofon, później zobaczymy test, jak nagrywa, jak działa mikrofon, na ile, a w tej chwili mogę Wam powiedzieć, że dosyć wygodne słuchaweczki są. Zdaje mi się, że będzie szło w nich grać godzinami bez żadnej przerwy i bez żadnych bóli. Słuchawki takie skromne, czarne, ale po włączeniu te znaczki Razera zaczynają świecić na różne tam kolory, zielony, niebieski, czerwony, także zaczynają mieć jakieś swoje barwy. Są to gamingowe słuchawki 7.1, jak wiadomo Razer produkuje tylko słuchawki gamingowe, nie produkuje takich zwykłych słuchawek do słuchania muzyki. Także podejrzewam, że sama muzyka nie będzie jakoś super grała, bardziej tu się będziemy skupiać na 7.1. Także przetestujemy te słuchaweczki i ja Wam za chwilę powiem, jak one działają, czy te 7.1 jest warte tej ceny, czy te słuchawki są warte tej ceny. Przetestujemy mikrofon, no i ogólnie później ocenimy, czy warto kupić te słuchawki. Także przetestowaliśmy te słuchawki, trochę pograłem w nich. Powiem Wam, że naprawdę są wygodnymi słuchawkami. Cena jest to taka średnia półka, bo nie są one tanie. 500 zł za słuchawki to jest kawał pieniądza, ale też nie są super drogie, bo są słuchawki za 1000-1500 zł. Przypuśćmy Asusy, Strixy 7.1 czy jakiekolwiek inne w ogóle słuchawki. Logitecha bez problemu kupicie też za 1000 zł. Tutaj są Krakeny. Są też Krakeny na Wi-Fi czy tam Bluetooth. One są odpowiednio droższe, ale ja nigdy nie przepadałem za słuchawkami, które są, dźwięk jest przekazywany powietrzem. Jednak kabel to jest kabel, nigdy nie zawodzi, nie ma jakich opóźnień. Jakość zawsze jest troszkę lepsza. Słuchawki są super, jeśli chodzi o 7.1. Wszystkie kroki z prawej, z lewej, z tyłu, wiadomo gdzie kto idzie. Super sprawa. No i jeszcze na koniec Wam pokażę test mikrofonu. No mikrofon, jak to mikrofon, słuchawki. Mikrofon w słuchawkach nigdy nie będzie jakiś taki super mocny, ale nie jest to zły mikrofon do grania jak najbardziej. Jeśli ktoś by chciał wykorzystać ten mikrofon do robienia filmików, już nie będzie to tak kolorowo, polecam jakiś inny, ja używam Yeti, Blue Yeti się nazywa, tak? Ale to też jest sporo pieniędzy. Na sam początek, jeśli byście chcieli sobie używać tego mikrofonu do robienia jakichś filmików, można, wiadomo, to same początki na YouTubie wyglądają tak, że po prostu się uczymy na swoich błędach, tam nie ma żadnego jakiegoś zarabiania, bo coś to jest totalne hobby. Ja mam 15 tysięcy subskrypcji w tej chwili i to też jest do mnie hobby, tam nie ma żadnych pieniędzy z tego. Robię tak sam do siebie, żeby kiedyś zobaczyć, jak gadałem, i do Was, żebyście wiedzieli, czy warto kupić na przykład takie słuchawki, czy nie warto. Razer 7.1 V2 to jest druga generacja,
tych słuchawek. Powiem, że z wyglądu poprawili. Wygląd ma ładniejsze, są dosyć takie solidne, kurde, tu skórka, mięciutkie góra, słuchawki tutaj bardzo duże, w środku ucho bez problemu leży, nigdzie tam nie przeszkadza, gdzie ja mam dosyć uszy duże, tu jest kawałek metalu, to na oko, fajnie to wszystko wygląda. Jeszcze na koniec zobaczymy test mikrofonu, a ja w tej chwili żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia, nie zapomnijcie o lajku, tak żeby ten filmik dotarł do wszystkich. A teraz mamy dźwięk z słuchawek Razer Kraken 7.1 V2 drugiej generacji. Raz, raz, dwa, raz. Także nie ma źle, ale tak jak wcześniej mówiłem, nie ma też rewelacji. Cały dźwięk był nagrany w programie Audio City i nie były żadne używane filtry. To jest prawdziwy dźwięk bez nałożenia filtrów, bez wyciszania szumów. Także szumy, zdaje mi się, że dosyć dobrze same słuchawki wyciszają. Dźwięk byłoby trzeba troszkę podbić, ale nie ma źle, tak jak mówię.